nie pytają cię o imię. Walczą z ostrym cieniem mgły. To ma gorąca zwrotka, pisana od serca środka. Dobra, ej, z psychiatrycznego ośrodka, kropka. Tak między nami z tymi maskami to szopka. Wsiąkasz telewizyjne, pomyje niczym gąbka. Gospodarka wysycha jak Sahara na wiór. A monarchia ma nas karać za niewłaściwy ubiór. Zaraz, nie wszystko naraz, panująca zaraza. Plus rapujący zaczął pasać, cios poniżej pasa. Na chuj ta szesnastka, panie Andrzeju Duda. To pan w tym kraju obiecywał cuda. W zamian życie na kredycie albo karty z depetem. Sorry, nieszczęsne wybory są tylko pretekstem, a ja nie chcę tak żyć, chcę żyć tak jak było kiedyś. Nie chcę wierzyć temu z tych dwóch, co ukradli księżyc. Pieprzyć polityków dla pracowników w szpitali salus. Bohaterowie bez orderu i medalu. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Dokładnie tak. Dzięki Wieju za nominację. Tak szczerze mówiąc, to nominowałbym swoją własną kochaną mamę. Ale jest zbyt zajęta zapierdalaniem w szpitalu, kiedy to wy, skurwysyny, robicie sobie jaja z naszego kraju. A teraz przejdźmy do sedna. Moje nominacje. Najseksowniejszy gitarzysta w Polsce, Tomasz Madzia. Starzy seniorzy, ale jeszcze mogą i wciąż im staje. Zespół Hendon. Diskopolowiec Piotr Wiśniewski. Raper o zajebistym flow Eddie i Five. Oraz mój dobry przyjaciel Saddam WZD z Częstochowy. A na koniec burmistrz Czechowic Dziedzic Marian Błachul.